Ale słuchajcie, zanim zaczniemy ten film, ja dobrze pamiętam czasy, kiedy ludzie mówili, kwadratowa gra, to znaczy, że po prostu słaba. I kiedyś nie było takiej mody, że gry mogą być kwadratowe jak Minecraft i wtedy będzie fajnie. Ale po tym, jak się pojawił Minecraft, zauważyłem, że zbyt wiele twórców gier chyba zaczęło myśleć, że ta gra osiągnęła sukces tylko i wyłącznie przez to, że jest kwadratowa. I potem mamy dziwne hybrydy. Chociażby na przykład Minecrafta, który stara się być horrorem. A ja was witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, gdzie zobaczymy sobie dwie gry wyraźnie inspirowane, chociaż delikatnie Minecraftem. I widać to chociażby po modelach, albo po podejściu do samego niszczenia bloków. No wiecie, pod ziemią zawsze kilof. Może być dziwnie, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich dziwnych mieszanek gier, no bo dzisiaj mamy Minecrafty, które chciały być straszne. A co z tego wyszło? Nie wiem, zobaczymy. Więc łapka w górę i lecimy po tym długim wstępie. Pierwszą grą, w jaką dzisiaj zagramy, jest Crafty Granny Mod. Nie wiem, co to ma znaczyć. W ogóle nie wiem, jak się mam usadowić też z tym mikrofonem i telefonem, żeby mi się dobrze grało, ale powiedzmy, że tak powinno być git. Bloki Granny poruszać się troszkę wolniej od ciebie, tu jest napisane. Trudność normalna, niech będzie. Jest jeszcze Dark Mode. O kurczę, czyli jest z Dark Mode'em i bez Dark Mode'a. Wiecie co? Na początku może zagram bez. Masz 5 dni na ucieczkę. 5 dni na wyjście z domu. To może być dużo. Dzień zaczyna się o 8 rano i kończy w środku nocy. Jeżeli Granny cię złapie, będziesz jakby znokautowany do momentu, aż się skończy dzień. Dobra, dalej, jedziemy. Troszeczkę się obawiam, co to będzie, ale dobra, jesteśmy gdzieś w domu i widzicie, już tutaj mamy, ej, tutaj mamy minecraftowe normalnie tekstury. To jest żywcem ukradnięte z Minecrafta. Ja się zastanawiałem, czy mogę zrobić piosenkę na minecraftowym songu. I stwierdziłem, że nie, bo to chyba prawa autorskie, ale tutaj widać, kogoś to chyba nie obowiązuje. No chyba, że zmienili jeden piksel i to już nie jest karalne. Nie wiem, ja nie jestem prawnikiem, ja się nie znam. Ale to jest normalna tekstura wełny z Minecrafta. Tu jest skrzynka, możemy ją w ogóle otworzyć. A, w niej nic nie ma. Czy to jest też jakiś taki jakby bunkier? Rozumiem, że drzwi do otworzenia. Oj, ucz się i pracuj, to proste z Europass. Dziękuję bardzo, właśnie o tym marzyłem. I co się teraz stało? Bo mi wystrzeliła ta reklama i chyba ja tam widziałem, jak tam coś szło. Tam się coś poruszało. I gdzie ja jestem? Czemu ja jestem w szafie nagle? Aha, rozumiem. Bo ja wszedłem do szafy, żeby się schować przed tą babcią. Ona tam chodzi? Nie, tam jest coś innego niebieskiego. Dobra, teraz się bałem. Ona chyba szła w prawo. Dobrze mi się... Ej, ja się troszkę bo... Okej, ona jest tam. Ona jest tam. Ona poszła tamtego pokoju, więc ja wejdę tutaj. I co tutaj mamy? Nie wiem, o co chodzi w tej grze totalnie. Aha, znowu się schowałem do szafy. Dobra, sorry. Zapomniałem, że to jest szafa. Chciałem to strasznie sprawdzić. Czy ona gdzieś tutaj się porusza? Dobra, nie wiem. Zejdę na dół, bo ona chyba była gdzieś tam na górze. Chociaż no nie jestem pewien, bo mogła się przemieścić. Ja tego domu w ogóle nie znam. Nie wiem w ogóle, o co chodzi w tej grze. Wiem tylko, że na górze nam leci czas. Czy tu jest... To jest krew? Czy nalepka z McDonalda z frytkami, bo jestem teraz troszkę pogubiony. Tu jest wyjście na pole. Nie, to jest... Co to jest? Co to? Czemu takie coś znajduje się w twoim domu, babciu? Jest skrzynka, której nie możemy otworzyć, ale za to jest szafa, której też nie możemy wejść. Potrzebujemy jakiegoś klucza. O nie. Ja wam powiem, że się naprawię tej... O Jezu, ale się wystraszyłem, ale się zestraszyłem, ale się... Oj, oj, siema, uciekam, dobra, gdzie ja... O, uciekłem do jakiejś dziury, ona tam była. Sorry, tak zareagowałem, ale aż mi się ciepło zrobiło. Ja nie lubię grać ogólnie w horrory, bo nawet nie to, że ja się boję tej postaci, tylko to mnie po prostu stresuje. Nie lubię się stresować. Teraz pytanie, gdzie ja jestem, czy ta babcia wie i ona się kieruje prosto do mnie, czy niezbyt? Nie wiem, boję się wyjść na górę, szczerze mówiąc. Co tu, gdzie jestem? Ona była tu obok. Dobra, to ja stąd zmykam, ja nie wiem, gdzie ona poszła. Jedyne co wiem, to to, że powinienem teraz powiedzieć chyba te pokoje na górze, które tutaj były. Ja naprawdę się stresuję. Zostawcie łapkę w górę, bo ja, szczerze mówiąc, nie za bardzo chcę w takie rzeczy grać. Po prostu wiem, że wyświetlenia będą. I czy moje nerwy są tego w ogóle warte? Ja nawet nie mam, nawet nie mam audio w grze, a i tak się stresuję. Co jest? Ty nie ma nic z tej skrzynce, to jest jeszcze jakaś inna. No nie no! O, ale mamy coś! Co to? Czerwony klucz! Czerwony klucz! Nie wygląda to za fajnie. Oj kurczę, dobra, ja nie wiem tutaj w ogóle po schodach chodzić. Co jest pięć? Co to? Co to? Czy to jest jakaś półka? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. A tutaj też może tędy przejść? Dobra, może tutaj nie ma babci? Tutaj nie ma babci. Tutaj nie ma babci. Oj, wypadłem poza mapę! Zaraz, goddammit, co się stało? Przecież już miałem czerwony klucz. No i co ja mam teraz zrobić? Halo, przecież ja w tą grę... Jeszcze raz. Tym razem wejdziemy sobie może... To jest tryb practice? Okej, dobra. Czy dark mode'a chcemy? Dobra, słuchajcie, weźmy dark mode'a. Troszkę się będę stresował, ale spoko. O nie, teraz ta mapa wygląda kilkukrotnie gorzej. Teraz jest od razu gorzej, no. Sprawdźmy od razu pokoje, w których nas nie było. Dobra, tutaj byliśmy, ale w tą stronę przecież nie poszliśmy. A bo tu są w ogóle jakieś dwa pokoje połączone są. Tutaj nic nie ma.
ma. Tutaj na dole też nic nie ma. No słabe te skrzynki, żeby je było. No już w Fortnite lepsze luty miałem. Zaraz, co tutaj jest? To jest wejście gdzieś na górę jeszcze. Dobra, czyli ten dom jest naprawdę, naprawdę spory. A tutaj jest nawet jakaś dziura, w którą no nie fajnie by było wpaść, to na pewno. Tu jest przejście jakąś dziurą. Dobra, wejdę tą dziurą. Gdzie ja wpadłem do kuchni? Nie ma tej babci. Nie, to nie jest kuchnia, to jest kibel. Czemu mi tak łatwo się myli kuchnia z kiblem? Znaczy, nie żeby to było, wiecie, spowodowane moimi jakimiś doświadczeniami życiowymi, no ale krosz z kiblem też mi się zawsze mylił. No nie, no dobra, to tam nie ma tego. Wiecie co, ja szczerze mówiąc, czuję się beznadziejnie. Czuję się jak skończona tandeta, bo zupełnie nie wiem, gdzie był ten klucz. Może to, że jestem delikatnie zestresowana, to tylko delikatnie, wiecie, to tylko troszkę. I teraz gdzieś wszedłem, aha, wszedłem teraz z drugiej strony, dobra, czyli chyba gdzieś tutaj w tych skrzynkach był klucz, tak mi się wydaje, tak? To prawda, zaraz tutaj nie ma nic. A w tej dolnej? W tej dolnej, halo, dobra, tutaj jest ten klucz, czyli wiadomo, że klucze są w tych samych miejscach. Ja z racji na to, że nie wiem, gdzie jest babcia, to wrócę tą samą drogą po prostu. Rozejrzę się, żebym jak coś to mógł uciekać wentami, niczym impostor. O, to dziewczyny jest w ogóle jeden taki, może by to nie powinno interesować, przepraszam bardzo, jeżeli się czepiam, ale na co komu tutaj jest ten pachołek? Nie wiem, naprawdę dziwna sprawa. Ja tutaj przyszedłem tylko po to, by, kurczę, nie umieć wchodzić po schodach. Czekajcie, teraz mi się uda, dobra, teraz jest git, teraz przyszło dobrze. Generalnie po tym, jak już wypadłem poza mapę, to zrozumiałem, że moim największym problemem tutaj nie jest nie jest babcia, tylko te lagi w tej mapie. Ale dobra, tym razem poczułem się zbyt pewny siebie. No bo w końcu moja pierwsza śmierć była przez laga takiego jakby, no przez glitcha w sumie można by powiedzieć. Jak to jest, że ja gram tutaj bez dźwięku i tak się boję? Przecież to jest zwykła, nieprzewidywalna gierka. Oh, goddammit, wiecie co? Ja chyba wam powiem, że ja to wolę grać bez tej babci z jednego prostego powodu. Jeżeli ja jej po prostu nie widzę w oddali, to się nie mogę stresować. A i tak, wiecie co, delikatnie podważam szczerą inteligencję tej babci, bo nie wydaje mi się, żeby w tak niskobudżetowej produkcji, w której jakby cały czas, no nie, dobra, teraz już przygiąłem, ale w tak niskobudżetowej produkcji, w której wypadłem od razu przy ścianę, się ma babcia! O, wróciłem się tam do tyłu. O, dobra. W tak niskobudżetowej produkcji AI nie może być jakieś specjalnie dobre. Na pewno są jakieś triki na nią. Ona pewnie nie umie chodzić po schodach. Mogę się tym pocieszać. Czy tak jest? O nie, na pewno nie, bo przyszła do góry właśnie. Ja muszę troszeczkę ochłonąć. Muszę się mniej stresować. Słuchajcie, dzień trzeci, a my dalej mamy tylko jeden klucz. Może powinniśmy od razu, bezpośrednio... O nie, no, god damn it, co się teraz stało? To już była przesada delikatna. Przepraszam bardzo. Dzień czwarty. Czas mija. Dalej mamy tylko jeden klucz. Jest ciężko. Nie powiem, że nie. Ale w końcu przejdę. O nie, co jest? Czemu się zrespiłem i babcia tu jest od razu? Czy babcia mnie odkłada spać? Czy to o to chodzi w tej grze? Czy babcia każe mi spać? To ma nawet sens, bo kiedy mnie tu zostawia, to faktycznie wychodzi. Ojeju, babciu. Dobrze, że moja babcia nie jest taka straszna. Co tutaj się dzieje? Czy ja mogę wyjść poza te drzwi? Czy tutaj jestem bezpieczny, czy nie do końca? To jest dobre pytanie. Pokój, w którym były zamknięte drzwi, był chyba na lewo. Tak mi się wydaje. Dlatego w tym momencie powinniśmy po prostu wyjść. Nie patrzeć na cokolwiek. Udać się na lewo. Słuchajcie, nie mamy czasu. To jest dzień czwarty. Dzień, w którym nam już babcia nie może przeszkodzić. To tam jest wejście na górę w ogóle. Niech tam chciałem iść. Co jest do jasnej ciasnej? Gdzie jest? No i tu jest babcia. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że ta gra za bardzo mi zjada nerwy. Dlatego ja musiałbym przejść na drugą grę horrorową. Ta gra, słuchajcie, jest tandetna, ale mi takie coś wystarczy, bym się czuł wystarczająco niepewnie. No i kurczę, wiecie, no trudna ta gra była w sumie. Zauważyłem, że z każdym kolejnym dniem było jakoś w ogóle trudniej, bo babcia coraz bliżej mnie była. Pewnego dnia to już w ogóle się obudziłem, ona była koło łóżka. Teraz mamy Horror Night Story. To już na szczęście nie wygląda aż tak łudząco do Minecrafta. Jednakże wiadomo, jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego ta gra jest tutaj w tym filmie, to dlatego, że... Co to się wyświetliło? To dlatego, że wpisałem Minecraft i jechałem tak długo w dół, aż nie znalazłem czegoś po prostu w teorii strasznego. Te oczy wyglądają, jakby miały być straszne. To nim sobie New Game. Mamy nawet jakąś okładkę, która też w ogóle Minecraftowo nie wygląda. To nie jest w sumie żadnym minusem, ale dobra. Escape 1. Teraz, zobaczcie. To jest gra troszeczkę z innego sortu. To znaczy, teraz mamy chyba jakieś klikanie. Tap to start the monster. Co to znaczy? Czy stąd po prostu wychodzą jakieś potwory, a tutaj muszę kopać coś w ścianie. Dobra. Żeby podłożyć C4. O, no to się zaczyna całkiem grubo. Cześć, teraz mogę obracać w którymś momencie i zobaczyć. Dobra, bo tutaj C4, ona odlicza jakby. Co to jest? Aha, tutaj mamy jeszcze jakiś tlen. No dobra.
Dobra, więc klikniemy start, ale to chyba nic nie dało w sumie. Dobra, żaden potwór, nie widać żadnego potwora. Co się dzieje? Jakieś zagrożenie mam tutaj chyba. Jakiś taki, widzieliście, był jakiś taki wykrzyknik. O nie, jest zagrożenie, jest... Tutaj coś się dzieje, nie wiem, czy ja tu muszę klikać, żeby to napędzić. Occident State. Dobra, nie wiem. O nie, overloaded! Co znaczy, że jest overloaded? Ej, nie, jednak jest git. Oj, tu był jakiś pająk, dobra, widziałem. Ej, ta gra chyba raczej nie należy do strasznych. Ale zobaczmy, dobra, bo tutaj nam jakiś czas ten dryga. Tutaj w ogóle, co to? Aha, bo tutaj trzeba paliwo trzymać, dobra, żeby to się po prostu nie przestało świecić, rozumiem. Wracam do kopania. Szybko, szybko, trzeba zakopać tą bombę, bo czy nie, czego się bardziej boję? To, że mi bomba wybuchnie razem ze mną, czy to, że potwory tutaj po prostu mnie zajdą od tyłu? Ale w dwóch wypadkach jestem w niebezpieczeństwie. Tutaj mam coś klikać, okej, dobra, bo tutaj się... Aha, dobra, bo tutaj się pochodnia wyłączyła, już rozumiem. O kurczę, ej, musimy kopać to szybko! O nie, jak ja się mam daleko kopać? O co chodzi? Ja w to klikam, nawalam w to palcem. Jeszcze szybciej mam to klikać, czy to w ogóle coś zmienia? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że chcemy bać razem na wybuch C4. Czy to C4 wybuchnie tutaj? Dlaczego w ogóle? Dlaczego typ już podsadził C4, zanim w ogóle jeszcze miał wyjście z tej sytuacji? To jest też bardzo zastanawiające, ale dobra, nad motywem bohatera może się nie będziemy skupiać w tym odcinku. Nie wiem dalej za bardzo w tej grze, więc po prostu, no, tak jak mówiłem, tym razem wybuchłem od bomby po prostu. Spróbujmy jeszcze raz. Jak będę jakiś level za sobą, to stwierdzę, okej, o to chodziło w tej grze. Znaczy, że ta gra jest beznadziejna, a nie ja. Na razie chodzi na to, że to ja jestem beznadziejny, więc dobra. Mam kopać jak najgłębiej. Czy jak będę kopał dwoma palcami na zmianę, to to coś więcej da? Nie, jakby to po prostu trzeba dwa razy jeden blok nacisnąć. A tutaj czuję, że nie wiem jak dużo zmienia w ogóle mój refleks i moja szybkość klikania, bo i tak ten kill-off sam w sobie jest powolny i to jest samo w sobie stresujące jakby. Ja mam po prostu cały czas kopać, tak? Cały czas, dobra, cały czas kopię, dopóki mi się nie pojawi jakieś... O, ostrzeżenie, dobra, ostrzeżenie. A tutaj coś się dzieje. Trzeba włączyć chyba, żeby... Ej, zaraz, czy ja już włączyłem bombę? Nie, bo tutaj dalej... Ej, dobra, bo tutaj trzeba to naklikać, żeby to się nie przeładowało. Dobra. I kopiemy dalej, póki nikogo nie ma. Jestem spokojnie tutaj wyluzowany nawet. Całkiem pewien siebie. Rozwalam teraz dolny, górny. O, co to jest? Aha, tu już mogę dać bombę. Dobra, tam już jest bomba. Co w związku z tym? Co ja... Oj, teraz co tutaj było? Tu jakaś postać na lewo, czy mi się wydawało? Ej, bo dobra, teraz się poschizowałem troszkę. No i co dalej z tą bombą? Muszę po prostu się teraz pilnować, aż ona nie wybuchnie? Czy to o to chodziło? No na razie tutaj wszystko się dla mnie nawet okej trzyma, więc można powiedzieć, że jestem na etapie takiej stagnacji, w której się mogę tylko... O nie! Ucieka nam tlen, to impostor. Jestem w takim momencie w stagnacji w moim życiu aktualnie na tej grze, że wszystko czuję, że jest zrobione. Jakby bomba jest podłożona, ja się tylko patrzę, że ten potwór nie wyjdzie mnie zjeść, ale generalnie zapowiada się to całkiem dobrze. O, tutaj coś mamy, tutaj trzeba ten stafować, żeby co, żeby one zniknęły, dobra. I wybuchło. I teraz możemy kopać dalej, czy możemy przejść dalej, dobra, przechodzimy dalej. To jest escape 1 i tu jest escape 2, czyli biegniemy kolejnym tunelem. I to jest, no zrobiliście to samo? Niewdzięczne istoty, czy wy szanujecie w ogóle graczy? Przecież to jest beznadzieja, jeżeli mam znowu coś takiego robić. Okej, jakby fajnie. I teraz chyba wisienka na torcie, czyli horror w różowym domu. Horror w różowym domu to w ogóle nie brzmi, ale dobra. Możemy wybrać albo faceta, albo dziewczynę. Jak jestem facetem, to mam speeda, a jak jestem dziewczyną, to mam coś, czego nie rozumiem w sumie. Dobra, wezmę faceta, bo nie jestem dziewczyną. I tu mamy chyba różne postacie. Dobra, level pierwszy. Znajdź 6 kluczy. Dobra, to mi wygląda podobnie do tego, co było tam, ale ta gra już jest jakaś taka bardziej dopracowana. Wiecie, co mnie tylko wkurza? Czułość. Czułość musi być większa. No, taka czułość to powiedzmy, że już może wystarczy nawet. Te drzwi się otwiera normalnie. Dobra, po prostu idziemy do kolejnego pokoju, tak? Dobra, zbieramy sobie tutaj klucze. Tak? Dobrze robię, że zbieram klucze. Tam było coś, nie? Trzeba było zebrać po prostu wszystkie klucze, o ile mi się nie pomyliło. Chyba. Tu jest dźwignia. Aha, dobra. Musimy 6 kluczy tutaj znaleźć. Czyli coś mi się wydaje, że na tym etapie w ogóle samego potwora w sobie nie uświadczymy. Raczej to jest jakiś samouczek. No ale dobra, zobaczymy. Mamy i przechodzimy dalej. Jedziemy na kolejnej mapie. Tym razem znowu w jakże to czerwonym pokoju ciekawym. Zastanawiam się, czy moja prędkość nie jest też pod pewnym względem przekleństwem, ale chyba nie. Chyba to tylko zależy od tego, jak się wytrenuję, bo mam wrażenie, jakby moja postać chodziła aż nie do opanowania szybciej. Co się stało? Co to jest? Halo? Ej, dzień dobry, czy z tobą wszystko okej? No nie wyglądasz. Ale ta gra jest o tyle fajniejsza, że ona już nie ma takiego mrocznego nastroju, tylko po prostu sobie jest. Tutaj mam jakieś monety, ale nie wiem, czy je trzeba zbierać, że mówiąc. Tak zbiorę może profilaktycznie. Gdzieś tutaj się mogę jeszcze schować. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj też nikogo. Ten dom jest bardzo, bardzo dziwny.
dziewczyny. Czy ja coś z nią mogę zrobić? Nie, chyba nie. Chyba niezbyt. Trzeba sprawdzić inne pokoje, po prostu. Let's go, ale tutaj mamy klucz. No tak, musimy wszystkie pokoje posprawdzić, jeżeli chcemy mieć wszystkie klucze, to rzecz oczywista. Chodzę się tak w sumie mało rozglądam, tak sobie na luzaku tu wszędzie wbijam, bo nie do końca wiem, czy to już powinienem się spodziewać czegoś w tej grze, czy to jest jeszcze jakiś poziom. O, dobra, tam jest inne piętro w ogóle jeszcze. No to jest o tyle, co jest skomplikowane. Dobra, czaję. Nie, tutaj w wannie nie ma klucza. Nikt w wannie klucza nie zostawił. Chyba nie, to by głupie było. Go out. Okej, ten napis nie wygląda dobrze. Znaczy w przeciwieństwie do tego całego domu, który jest taki nawet bardzo przyjazny, bym powiedział. Różowo, ciekawie. Dobra, tutaj na dole coś się stanie. Siema. O nie, dobra, tutaj leży kolejny. Można dźwignie, okej. Czyli tutaj mam przyjść w momencie, kiedy będę miał już wszystko, tak? No dobra. Ja się wstraszyłem tego, ojeju. Ja naprawdę mnie to przeraża. Te takie gierki, nie wiem czemu. Takie gierki darmowe są najgorsze, bo nigdy nie wiadomo, czego się można po nich spodziewać. Na pewno nie można się po nich spodziewać czystych zagrań, bo one chcą wystraszyć po prostu za wszelką cenę. Dlatego ja się może spinam bardziej, niż jest to potrzebne, ale cóż. Ja po prostu grałem w dużo gier horrorowych, jak byłem młodszy. I to była właśnie taka epoka z tych wszystkich Slendermanów i innych takich badziewnych gierek robionych na Unity, które po prostu miały straszyć. Co tutaj? Dobra, tutaj jeszcze jeden pokój, no ale come on, ja mam do tej pory tylko jeden klucz chyba. To... O, dobra, wykrakałem. Tutaj mam... Co się dzieje? Co się dzieje? Co to za mgła? O co chodzi? Co się w tym momencie tam stało? Czy to było jakieś ostrzeżenie? Halo, ja się zacząłem bać tej lekko. Mam 3 klucze. Chciałbym mieć... Dobra, wiecie co? Ja ze sobą może tutaj zamknę drzwi po prostu. Nie wiem. She is close. O nie! Ona jest blisko? Jak to? To gdzie ja się mam schować? Do lodówki! Do lodówki nie mogę! God damn it! O nie! Właśnie, przyszła, dobra. Uff, ale zaraz, ona mnie złapała. Tak, ona, co to był za obrazek? Co to za beznadzieja była? Ona już jest blisko, dobra. Ej, czyli, mamy tutaj bardzo podobny, w ogóle, ej. Mamy tutaj bardzo podobny schemat do tego, co mieliśmy w tamtej grze. O, tutaj leży klucz, dobra. Chodzi o to, że jeżeli zostaniemy, tu zniknęło ciało, halo. Czy to ona się podniosła? Chyba tak, chyba o to właśnie chodziło. Skoro ona jest blisko, no to powiedzcie mi, gdzie ja się mogę tak na szybko chować? Jak będę miał taką sytuację jak wtedy wcześniej? Nie wiem, ale powiem wam, że jestem zdecydowanie o wiele bardziej przestraszony. O. Teraz, kiedy już mam w ogóle te klucze, to już w ogóle... O, nie, ona tam jest! Ona idzie do mnie, ona do mnie idzie! Muszę ją naokoło wziąć. Czy ja będę mógł tamtędy pójść znowu na schody? Proszę, oby tak. O nie, ona jest blisko, 10 sekund, czyli to sygnalizuje, ile czasu ona ma do mnie chyba, tak? Tak. Rudy, uciekamy stąd! Dawaj, dźwignia. O, przeszedłem to. Sam w to nie wierzę. To jest naprawdę stresująca gra. I czemu dziewczyny akurat mnie chcą tutaj zamordować? Czy ja przed własną dziewczyną uciekam w tej grze? No, czy jakby to była aluzja trochę do tego w sumie. Jakby, no wiecie. Ja nie lubię takich rzeczy nagrywać, bo ja się stresuję. I nie wiem, ile razy to jeszcze mam mówić, ale zostawcie łapkę w górę. To są dwie rzeczy, które się powtarzałem cały czas. Dlatego to są dwie rzeczy, które chcę, byście wiedzieli. Że nie lubię czegoś takiego nagrywać i że miło by mi było, jakby się zostawili łapkę w górę, bo jak nie będzie co najmniej 10 tysięcy łapek, 10 tysięcy, jak nie będzie co najmniej 20 tysięcy, to już nie nagrywam horrorów. Nawet takich! Cześć!